Jest dużo pozytywów dzisiaj. Idę na trening i odzyskuję głos, także już można będzie nakręcić Q&A. Idę i szukam najzajebistszej maszyny. O jest moja maszynka. Cię wyciskam. A była ochota, może jeszcze spróbuję, kto wie, w gladiatorach z Monster Power, ale jest Krzysiu i ma monsterka, więc sobie próbuję na tym. Ale zobaczymy, do jakiego ciężaru. Na spokojnie sobie dojdę. Toż to niemożliwe, że strefa Elejko w Rudzie Śląskiej i taki porządek. Kurwa, ta łapa tam w tyle. Także szok i niedowierzanie. No i obciążenie Elejko. A tam jo i mój syf, ale to bez sprzętu. Nadupcam 150 poszło jak z procy. No ale to też mały ciężar. No ale ja jestem dużo słabszy od ostatnich zawodów. To jest faktycznie trzeci trening mój, bo dużo jakieś ciuszka chorobska, nie chciało mi się. A teraz zaczynamy trenować. No i zaczynają te siły być. 160 dużo naładowane. Chyba idziemy się na waga. Jak tu mi pokazuje. On chudzi, no 106,9. Znowu 6,9 mnie prześladuje. Przypadek? Nie sądzę. Dzisiaj mam przyjemność trenowania w Monsterze Czarnym, takim troszkę już dwulatkiem, jeszcze lekko rozciągniętym, ale udało mi się fajny wynik na nim wycisnąć, bo ostatnio troszkę słabszy jestem, około 155, tak spokojnie, 155 by poszło na raz, a teraz zrobiłem 187,5 z takim nawet zapasem. Aga 107, także może się wkręca w Monstera, kto wie. Także zadowolony z Monstera, także możecie spokojnie zamawiać takiego Monsterka. Jak chcecie jeszcze poprawić jakiś wynik wyciskania, to się może przełożyć na Bench Press RAF, także jak najbardziej polecam. Pamiętajcie o kodzie, bo jest taki, będziecie widzieć na końcu filmu. Także tyle co do dzisiejszego treningu. Ja teraz akcesoria, pierdoły, bicepsik i do domu. Jeszcze mi się przypomniało o nowościach z KFD, jakie były ostatnio. Czyli sosy XXL 900 gramów barbecue,
800 gramów karmelowy, no i WPC 80, 200 gramów gratis, na sklepie 44 zł, a przez internet chyba 42 zł, także pamiętajcie, że jest więcej, a smaki są zajebiste. No i ostatnie, wiadomo, to widzieliście reklamę, jeszcze nie próbowałem tej kreatyny, no i sos o smaku syrop klonowy, no i chipsy kokosowe, także idzie się ładnie swoją dietę jakoś urozmaicić. Tyle dzisiaj. Pozdro.